1960 roku romantyka ofiarował mi swoją rakietę i zachęcił do tenisa. No i stopniowo, ale nie od razu, zapoznałem się z Adamem. No i później były spotkania potenisowe i ja ofiarowałem Adamowi swoją książkę, wiersze zebrane mojej matki. Moja matka była poetką znaną w Wilnie i recenzowała nawet wiersze Miłosza. Także ja zebrałem wszystkie wiersze jej, które rozproszone były w różnych dokumentach, i tam podałem krótki życiorys. Prawdopodobnie, Adam przyjął z wielkim entuzjazmem tą książkę i podejrzewam, że to było motorem pierwszej książki. No to było dużo wcześniej. A druga książka była tak, że ja oczywiście otrzymałem i skrytykowałem. Mówię, bo ja też piszę swoje wspomnienia i mam porządne zdjęcia. I skrytykowałem zdjęcia. I Adam się bardzo przejął tym. I być może, że to było autorem powstania z drugiej książki. No to tyle tylko. Może to była jedyna krytyka, dlatego taka bolesna. Ale sam mówił właśnie. Mam to pierwsze wydanie, było dwa razy wydawane, właśnie z poprawionymi zdjęciami. Tak. Ale dobrze, że pan tak odważnie przyjął tą tezę, prawda, ataku na profesora, który dzisiaj jest tutaj jak gdyby promowany z książką. No tak, ale my na tych spotkaniach towarzyskich, potenisowych, gdzie więzi mamy od lat, to pozwalamy sobie na głębszą krytykę również. Jest dużo odwagi wtedy, bo nie tylko jajka na miękko jemy, ale również wino pijemy. Ja też chciałem zabrać głos. Z tego względu, że lubię zabierać głos po prostu, jak jestem na jakiejś imprezie, ale też poprzez skojarzenia. To znaczy, ja też spotkałem w życiu szlachetnych ludzi. Tutaj mamy prezentowaną sylwetkę szlachetnego profesora i również idących za nim szlachetnych postaci. Mówię zerwowa, prawda? Ja studiowałem na uniwersytecie humanistykę, dokładnie filozofię. I tam właśnie też spotkałem takie szlachetne postaci, jak wymieniam z pamięci Maria Kogoszyńska-Lipmanowa, znana humanistka, filozof, Jerzy Supeski, logik. No i tam jeszcze był, może nawet najszlachetniejszy z nich, z Krakowa, profesor Jerzy Gałecki, Esterium, którego pisałem pracę magisterską z filozofii, dokładnie ze estetyki platońskiej. I właśnie ci ludzie okazywali nam wartości. I to wartości niezwykłe, to znaczy wartości takie życiowe, egzystencjalne, ale też wartości ideowe. I oni byli jak gdyby to tym pierwszym taranem dla młodych ludzi w walce z koszmarem komunizmu. I właśnie ten koszmar oni odsuwali od nas. I to nieraz w wymiarze bardzo delikatnym. Na przykład profesor Gałecki powiedział o Marksie. Czy bardzo odważnie, ale bardzo, bardzo delikatnie, subtelnie, powiedziałbym językiem wyrafinowanym. Powiedział, że przed wojną to Marksa zaliczano do ekonomistów, nie do filozofów. I tutaj drobne tapa, nie do filozofów, prawda? Nie do filozofów, nie do filozofii królowej nauk. No, egzekwo z matematyką. No właśnie tacy byli delikatni, subtelni, a zarazem bardzo, bardzo odważni i oni byli tą forpocztą, która potrafiła nam przełamać tą ideę komunizmu, przełamać tych profesorów napisanych w Warszawie, takich jak Fritzkan,
Łanusz, prawda, którzy tam zajmowali się marksizmem, no i to uważaliśmy za samodzielnie, dzięki również tym szlachetnym profesorom. Także jestem wdzięczny za przedstawienie sylwetki samego profesora Zalewskiego Adama, jak i również tych szlachetnych profesorów. Miałem szczęście w życiu, że właśnie spotkałem na Uniwersytecie Wrocławskim też również szlachetnych profesorów. Dziękuję bardzo. Warto chyba też dodać, że...